Witam wszystkich widzów pięknych. Zagrałem sobie dzisiaj Fiddlestitchkiem na midzie, bo obiecałem kiedyś, że nagram. A tak jak mówiłem, presezon jest. No jest ten presezon, tak jak mówiłem, jest taki jest. Myślę, go zagrać tego Fiddlesticksa. Chciałem tego Shadow Flame'a w końcu przetestować. No Protobelt jest dalej chyba najlepszy, żeby tą merkę przedłużyć. No i co, Fiddlesticksa zmienili i on na papierze jest inny, bardzo się, znaczy może nie bardzo, ale trochę się różni od starego, ale dalej polega na tym samym, że ta R-ka to jest jak najsilniejsza rzecz, że tak powiem. I raczej jest junglerem, nie grajcie go na linii. Na linii był kiedyś dobry. W miarę był dobry, jak miał te E, że to rzucał tego kruka i się ten krok, tak się odbijał ten kruk i to było nawet fajne. Bo to jeszcze Silence'a dawało. No to też daje teraz, ale tym ciężej jest trafić. No i trzeba tym środkiem trafić, nie? Tym kółeczkiem. No pod max E można zagrać. Znaczy u Fiddla wam szczerze powiem, wszystko jest dobre. Każdy spell maksowany jest dobry, bo tu dodaje ten powalony healing, tutaj daje fear dłuższy. I procentówka rośnie, tutaj rośnie właśnie ten slow. Cooldown też spada cholernie. No pomyślimy, pomyślimy. Ogólnie chciałem Korkensa nagrać, bo zostałem też poproszony o widza, ale właśnie jest ten Korki straszny. No zobaczymy, Fiddle ma bardzo paskudną tą animację ataku, ale... wejdę w to, ale... A w sumie nie powinienem, bo ma Fear Strike'a. O. Okej. Z tego fajnie można pokołać na linii. No, i zdożowałem, ale straciłem miniona przez to. To jest właśnie problem. Raczej problem, no. Trzeba uważać na takie rzeczy. O Fiddle on się tak nie powinienem martwić. Nie wiem, czy mam armor. O ile ma armora w ogóle Fiddlesz, no bo jungler, no ta. I'm so scared. Ale rework fajny, jeśli chodzi o wygląd, no. Tylko myślałem właśnie, że zrobię coś z tą postacią innego, że nie będzie dalej tak od erki zależna. Jednak ta postać, jak nie zagra dobrej erki, to nie jest taka cudowna. Hej, chłop nas zrzuca, my się nie boimy. Mogę chyba teleport wziąć do Korkiego, bo ja go nie zabiję. Znaczy z junglerem może. Ale ja trochę CZ wprowadzę, mam slowa, mam Fira. Ale jest zły. Bo jakiś nowy build jest na Korkiego podobno i ludzie się skapnęli, że Korki dużo bije, ale Korki zawsze dużo bił, tak do żartów wam mówię. Bo składają teraz Ludena na Mythic, a ja tego Korkiego zawsze grałem, on ma popieprzone obrażenia, jak zagracie mu Muramane, Shield Boa, Essence River i Infinity, on takie buły wali. Troszkę go można spisgać. To na kocza czekać teraz na te. No straszna jest ta animacja z tego. Nawet nie dobije. Dobra, te pacynki trzeba stawiać. Właśnie nie wiem co maksować, jak na linii gram. Ja bym chyba E maksował. Zobaczmy. Mi się wydaje, że to jest najgorszy chyba wybór, ale... Znaczy do dżungli W, nie? Się maksuje, bo możecie te kampy robić podwójne. Inspire to pokazał. Leona widzę, że roamuje. Nie, W zintowałem teraz. Kombuj go. Czemu E nie zagrała jak miał tego? Dobra, nie wiem. No to jest skillek dla nas. O, i double dla mnie. Mógłby pomóc pushować. No bez tego W też nie wave clearu. Chociaż nie, no z tym E też będzie fajny wave clear. Ma TPK. No muszę to przepuszować do wieży i teraz sobie wrócić. No double killa dostałem. Trochę się nie zgadałem z tym Leoną, bo myślałem, pewny byłem, że ona zagra swoje E, jak ja zagram tego. Daj mi zrikalować. Dzięki, dzięki. Ja myślę, że protobelcik. Ten przedmiot jest super. Ten basic dodatkowy jest tak dobry. Znaczy basic, znaczy dodatkowe obrażenia magiczne. Z maną mogą? Nie, nie ma grama na Flowbanda, nie będzie problemu. Powinien grać Dark Harvest, tak teraz patrzę. No, powinien być Dark Harvest. 140... 50% AP. No bo jest tu szansa, mam dwa kille, takie z tyłka dostałem. Okej, mam Reda, więc mogę się z nim tradeować, nawet jakbym chciał.
Okej, sprokowany ten. Tam jest w dżungli co? Diana. No, mogą mnie zraundonować. Jak miał reszkę, się lepiej czuł. Oni mają mi tego jak przerwać bez erki Diany. A wątpię, że Diana miała szóstkę przede mną. Nie wiem, czy w niego nie wjechać. Co o tym sądzicie? Jak podejdzie do tego miniona, żeby go dobić? A skół go dobijesz. Ale katapultę dobije z basiczka dobić, patrzcie. No to Diana, nie mają jak przerwać erki, no. A on jeszcze miał chyba cooldown na W ten korki, bo użył niedawno, żeby zdarzyć. No, erka jest zawsze powalona. I master ma frygierkę, bo jak mu się linie dają radę, to on się cieszy zawsze. Ja bym tu plejcika wziął. Postawił strachacza. Smoka widzę, że robią, ale ten play dla mnie jest bardzo fajny. No ale jak widzimy ich botom, to mogą chyba zrobić. Garen też daje radę na Vayne. Okej, okay, jest. W sumie taki tank, co, ale nie chcę was tank, a czy tank fiddle też jest mi spoko, ale nie chcę was męczyć takim buildem. Bo w ogóle pasywa nie triggeruje, nie? Że ktoś mnie nie widzi, chłop. Można cofnąć, stracę trochę cesików, ale... Znaczy korki się na pewno lepiej ode mnie skaluje, ale to wszystko zależy, czy erkę dobrą zagram. But cały tu brzmi spoko, ale chyba tego chcę. Potem może się przyda na jakieś wymiany. I Ultimate Hunter powinien być grany, no ale mnie tak kuszenie leczyło. Bo nie wiedziałem do końca, jaki build chcę zagrać, ale chyba pod Protoberta po prostu zagram. O ile onka, cieszę się, że trzymasz te miny, ale nie musisz, bo się wywalisz zaraz. On nie ma flesza, no. Ale chyba uratuje mi tą katapultę tym. No pani Leona jest bardzo kochana. Jak chcesz dobić, zdążysz? Zdążyła. No to mało robi, no jak się tego nie maksuje, to się nie dziwię. Nie wiem, czy we mnie będzie chciała skoczyć, ale chyba skoczyła w te kurczaki. Nie, nie skoczyła w te kurczaki. To bo wchodzę. Teraz skoczyła, dobra. Ale już nie mam tego. No tak coś tam leczy. No to jest jedyny zasięg, jaki mam w tego korkiego, inaczej w niego nigdy nie trafię. Nie, trochę się podnieciłem. Ale tak wleciała z tego predatora i z tych mobilitek. No kurde, nie wiem, bo i wręcz tego, i długość tego fira jest super. Nie wiem, czy to wystarczy. Wystarczyło, lol. No to jest procentówka, bo to w ogóle nie ma bazowych obrażeń. Jakoś to rzucić tak smurfowo te... No Inspire na przykład na tych warcach co były, to tym fiddlem zaorał i ci w ogóle... Azjaci nie byli gotowi na tego fiddle. Nikt nie grał tym fiddlem. Że nie spodziewali się, nie? I pamiętam, że ich tam zaorał. No mam protobelta całego, to jest strasznie dobre. Jest ok, bo mimo tych romów Lony, ta Jinx nie odstaje w CS-ach tak bardzo. A Mastery ma frygierkę, tylko powinien mieć więcej CS-ów, mi się wydaje. Ta Diana fajne ma CS-y. Dobra, no to będzie taka gra, kto pierwszy wleci. Ja już wymuszę drugim, chcę, żeby mieć jakikolwiek wave kill, mi się wydaje. Czy jakikolwiek, no lepszy. Tylko ucieczka. No i tak dostałem Neri.
On co idzie? On nie idzie bez sens Rivera chyba. Będzie no, Romanę kończy pewnie. Miałem reczkę, tylko że no, on zawsze mnie widzi. Musiałem zczyścić tu wizję pacynką i potem w niego wlecieć. Wleczę się do fulla, jak dam radę. Bo te wubie więcej jak pociągnie do końca zasy. Leońsko tu chodzi. Jest tu ward jakiś? Nie ma. Na tym bot przyjść. Tylko Leony tam nie ma. Nie ma sensu. Jest sword, ale TPK żadnego nie mam. Fajny sword na plecach mają. To chyba chcę postawić te. Tylko że nie ma tego. Korkensa. Trzeba uważać. Ja bym go zdajwował w sumie, ale musiał mieć stopłacza jakiegoś. 204. No nie jest, to są, nie są to duże obrażenia. Teraz dostał na mordę, no. 2T. Smoczka my tego zrobił, to jest dobre. Tu muszę mieć warda na Leona. Fuck you, Leona reported combat don't throw. No ta Leona też dużo roomuje, to nie jest takie złe. O nie, mnie tu mogą zamknąć teraz, nie mogę podejść, bo nie widzę. Mnie tu mogła Diana zamknąć, ale ten korki na midzie jest smakowity, no. No już dla skrócenia dystansu to Merkę zagram. Korkens miał szansę, jakby w lewo uciekał. To może bym go nie dogonił. Chcę tego wave'a jeszcze. No Zonia byłaby super na drugi. Victim też jest fajna. Zabije ten mnie? Nie. No nie mam erki, jestem useless bez erki, koledzy. Mają tego smoka przynajmniej? Nie wiem, czy go zrobią. Mogę ich tu postraszyć. Dobra, jest smok, to jest okej. Okay. Wycofka. Ja cofam, dużo pieniążków. No, niby fajny ten Fidel, ale no i tak wszystko od tej erki mojej zależy. Myślę takim buildem śmiesznym, jakimś takim w miarę. Jakby Voida zrobić od razu. No, zróbmy tak, to mi da najwięcej obrażeń na ten moment. Fidle chudziutki. I pinguje ta Jinx. Ja się nie dziwię, no ale po co teraz tutaj ma być, no. To bardzo tiltuje, zauważyłem wielu ludzi. Bo te supporty, no oglądali się pro playu i tam widzą, że te supporty roamują, nie? Drugi poziom reczki. Korki pakiedzy pierwsze wywalił, nic nie zrobił z nimi. Diana na górze, to mi już nic nie stanie raczej. No wave'a puszują, co ja mogę zrobić innego? Skoczę mu na ryj, to on zawsze ma to odepchnięcie swoje. Już pod wieżą stoi Korkens. Mogę na bota iść zerką, no. Nie ma co z tym, kurde, też by było. Bot albo do kurde do góry mogę iść. One mi uciekają, nie? Pod wieżą się jakoś złapać? Tak, strzałuję, że tą pacynkę rzuciłem. Musiałem zobaczyć, czy tu gdzieś rikalują, ale mogą wszędzie być. Nie zobaczę nad kątem oka. Raczej cofnęli, no, cofnęli. Unlucky. Leona carry this game, no Leona chodzi z tyłkiem wszędzie. Jak się tylko pokażę, tu najwięcej widać jak się stoi. O! Muszę puścić. O, może zasetować sobie zawsze, no właśnie. Ładnie, masterku. Nie mieli wizji, bo to daje tą wizję na chwilę, nie? W sumie nie wiem, jak to działa. Tiffany, bo to jest proszę, musimy zająć. No to widzi chyba wizję.
Zresztą jedynym apekiem, więc ten Void... No może nie jest taki super długi przedmiot, ale da fajnie nawet. Obrażę moim zdaniem. Chciałem Rabadona, ale to nie jest taka meta, żeby Rabadona do rozkładać. Ten byłby też dobry, teraz tak myślę. Ale jest ponerfiony strasznie ten... Garenso wchodzi. Full armor Garenso. Mam nadzieję, że się nie obrazi kolega. To jest właśnie mocne fillerze. Tak samo można chyba zrobić z tym. Co mu to obrażenie nie dało? Co się stało z tym gruntem? W co rośnie? Damage per second, heal. No to ona solo zabija jak ma Ignite'a. Gdzie miała zaraz? Ostraszowała i tak umarła. No Leona to jest kocur. O, tam master powinien być, bo Jinx umarła. Szkoda, że Jinx umarła. Ciekawe, czy podwierzę w stanie są zabić w ogóle. Ale gdzie Korkens też mnie wkurza trochę. Niepotrzebnie robię te golemy. Jest taki waste of time. Ma ślepo erkować? O! Piorun go zabił. No już zerkowałem. Myślałem, że pójdzie gdzieś w dół, albo gdziekolwiek on został, to ja bram, bo idę. 16-7, ja byłem przy 9 killach. Master się farmi. No i ta Diana będzie straszna. Mogłem zonię zrobić na drugą, moim zdaniem, ale jeszcze możemy zrobić tą zonię. A teraz jestem bardzo silny. Mam już tyle penetracji samej w sobie, to jeszcze mam Voida dopalonego. No on idzie w ten normalny build Korkiego. Tam widziałem, że Ludena grają. No bo to jest... On niby dużo wtedy bije z tych paczek i tak dalej, ale... Tak moim zdaniem autoataki to jest magia. Korkens. Nie musiałem tych speli już rzucę. O Jezu, ta rakieta Jinx jeszcze dosłownie obok ryja poleciała. No tu by się zonia przyda w takim przypadku, dlatego będę robić, no zonia jest silna. Brak resistów też boli trochę. Patrzcie, ma taką bramanę ten Korki, patrzcie jak napierdziele, no. On gra w ogóle letaltem? Nie, let tego Fish Strike'a gra. No w sumie fajny jest Fish Strike na Korki. Na linii go łatwo nabić. Musisz same F ciśniecie, to praktycznie zawsze pierwsi masz już zacznie nabijać ten Fear Strike. Wiadomo, że na początku mało, bo małe liczby robi, no ale Korki jest safe pickiem. Macie ciastka w tym buildzie, więc linię macie lepszą. Tylko na drugie powinien grać attack speed, moim zdaniem, bo ten build ma mało attack speedu w takim razie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinien grać z tego drzewka, z precyzji. I regen many może? Jak ten wave clear nie jest jakiś cudowny, jeśli mam być szczery. O! Tu jest szansa zabłysnąć! Nie chcę tych obrażeń dostać. Aaaa! Sanie prawie! Dało się to lepiej zagrać, no. Nie wiem, czy ta zonia była dobra. Czy dostałem bardzo, mi się wydaje, że za dużo bym Diany dostał obrażeń, wiecie? Jakbym tu nie zdzoniował, Diana by mi wywaliła, bo na chyba trzy osoby w tą Erkę wciągnęła. Więc dużo obrażeń uniknąłem, ale w ogóle nie zdało obrażeń. No ale Erka, no Erka powie 1000 ile? 1600. I to jest praktycznie tyle, ile piszę na papierze, bo ja mam tyle penetracji. Z Predatorem na midzie ma sens nawet ten filter, no bo schodzicie na inne linie, ale no nie wiem. No widzicie, ten filler to jest Erka, tak czy siak. Nie jest taki super ciekawy pick, ale ktoś prosił o fidla nie w dżungli. Ja bardzo chętnie coś nie w dżungli zagram. Co mi się z tym krzesełkiem dzieje? O, ten Korki już pomału te przedmioty składa, widzę. O, on gra jednak tą hydrę. No
No nie wiem, musiałbym zagrać tym, żeby stwierdzić. Bo ten build polega w takim razie... Ten build jest dużo lepszy, znaczy mi się wydaje, że ten build bije więcej i trafia cię z rakietek w takim razie. Jest tu wizja? O! A nie było mnie widać. Żaden się nie spodziewa. Fajnie. Tylko dlatego, że tak ładnie uniknąłem tego ispelka. No, ma te korki, nie ma szans. Czemu jest to dalej ten bóg, że jest predator na tych przedmiotach losowych? No Q jest super, bo nie dość, że procenty rosną, cooldown jeszcze spada. O ty! Ja się tu mogę pilnować, ale to, że Ultimate Huntera nie gram, to jest trolling troszkę. Mam na zoniczkę, bo po tych dwóch kilkach. No i 071 Vayne na topie. Co tam jeszcze chcieliście? Rek'Sai, żebym nagrał? O, może turnąć we mnie. O, tutaj ten leśne dziady. Firek? Dziwne, że nie wleciał, byłem przekonany, że wleci. Jest. I nie spali mnie, co? No dużo bije. Też nie wiem, dlaczego armor wziąłem, a nie resisty na tego mida, nie pytajcie mnie. A z championów się więcej leczy, nie? Czy to nie ma znaczenia? No, 50. Dobra, Zonia? No proponuję jakiś taki build, ja tu Robadona dowalił, albo tego. Coś z tym spróbować. Shadow Flame'em. Chociaż Victima nie mają 0 HP, więc to jest trolling trochę, ale... Czy on idzie w ten build jednak? Czyli to się tak składa, że się robi Muramane? To... Aha, i kupił Vampir... Bo jak ja zobaczyłem Vampirich Sceptera, to byłem pewny, że będzie Shieldbowa grać. No bo ten Shieldbow... Korki... No... No nie wiem, problem jest taki, że... Musicie grać łezkę. Tak sorry, że gadam o tym korku, ale mnie ciekawi ten build, jak to ma działać. Bo on ma power spakują w 4 przedmiotach w tym normalnym buildzie, nie? Bo musi mieć te 60% kryte. Mogę zerkować, ale myślałem, że oni uciekną wszyscy, jeśli mam być szczery. A mogę tu jeszcze zerkować. Bawimy się. O! Tu nie jestem schowany, naprawdę? Czemu ja tutaj schowany nie byłem? Animacja mnie nie była. Nie biła mnie ta animacja. No to było słabo zagrane, ale... Mogę od razu zerkować, jak ta Miss Fortune do mnie podeszła. No, ona chyba skroi tego Garena. Jest full taka podbicia tanków. Ja pod koniec sezonu Krangę wbijałem, to grałem często tą Miss Fortune pod ten build. Boże, jeszcze im smoka zrobić masterku. No i Fortune się wkurzyła. Wolałbym tutaj chyba to sprzedać, ale nie będzie mnie stać, no. No ale to zróbmy to. Horizon Focus. Może nie, trolujmy, zróbmy po prostu tego Rabadona. Chcę zobaczyć, ile bije z tej erki potem. Już dużo AP mam, z 3 przedmiotów AP to już jest masno. No nie, no bo ten build na tych magów z tym demonikiem res też mi się nie podoba. Mało daje tego ability power. Ale ten największa zmiana tego patcha to było to. Bo ten przedmiot mi się wydał, że jest taki se, ale teraz jak go zbufowali, tego Archangel Staffa. No to mogę podejść, dawaj. Kurde, im wykastowało się. Jezus, zostawili tego Korkiego, bo Garen tam... Koty goni. O, fajną bukę dostała, no. Rakietki fajnie biją. I to jest, wiecie, to jest fajne jeszcze, dlaczego? Bo package będzie cholernie dużo biło i był... Znaczy, ten package zawsze bił normalnie dużo już, ale z tym będzie jeszcze więcej bił. Goni tego kota biednego, no. Nie, Garen, so uciekaj, tam im Fortune cię kroi, ale Master też kroi.
stóp. Czemu tutaj nie próbował przeproszony? I kurz rzucić jak chodziło, no ale... Była gonitwa, nie mogę go winić. Bo to 400 golda zmniejszyli ten Archangela. Teraz tak taniutki, jak przewiód na supporty. Lecą morale, no to jest pewnie tańszy przewiód na magów teraz już. A magowe przewiód są cholernie drogie. Broni też tutaj brakowało. 16 poziom będzie super. O Stor, chodź się. Tiki o Storos, no. Myślisz, się boję was? To jest taki, że oni się właśnie skalują. No, że ten Korki będzie one-shotować zaraz. Ale jest papierowy też, no nie ma tego shielda z shield bowa. Jinx ma ile przedmiotów, coś tam ma. Nie zdążę zerkać, co W1 nie zdążę. No. Nie spodziewałem się, że tutaj będą siedzieć, szczerze mówiąc. Nie, no nie mogli wybić. Ja bym musiał... No, zabił coś. No on kroi, no ale on dziwny build też ma. To jest Assassin's Rivera, zrobił strasznie dziwny build. No ma jeszcze R-kę chyba przez chwilę, nie? Już się skończyło. Nie, nie jest jeszcze. On to się przedłużyła znowu. Wiecie, czym sobie zagrał tym AP Masterista, że on był tak śmieszny, znaczy był tak głupi, ale był tak zabawny ten AP Mastery. To było właśnie fajne, że jakieś takie piki, że te śmieszne piki, on był toksyczny bardzo, ale nie był jakiś omega broken. Jakby teraz był, to by ludzie już zaczęli na niego grać, moim zdaniem. Wtedy po prostu ludzie mało umieli grać w tą grę, jak był ten AP. I to było w nim broken, że po prostu, no w sumie dalej teraz ta liga tak samo wygląda, bo on miał W i miał Q, czyli 2 point opening spele. Jak ktoś nie wie, to mu się skalowało... Q miało powalone te skalowanie, pamiętam. I Meditate wtedy działał w ten sposób, że on się leczył i dostawał Armor i Resist, pamiętam, podczas Meditate. I tam czasami po takie kosmiczne sumy tego Armora i Resista dostawał na tym leczeniu się. No z 5 albo 4 tysiące Armora coś takiego wyciągał, pamiętam, na footbillie. To śmieszne było. I wtedy jeszcze był Deathfire Gas, się na przedmiot nazywał, no, to były też piękne czasy. Deathfire Gas pikiem, no, to było tak śmieszne. Bo on dostawał te resety, nie, na Q. Znaczy teraz też dalej ma, ale wtedy to tak wyglądało, że zabijał i od razu znikał i od razu wchodził w kogoś, to było tak zabawne. Możecie się wpisać, Old Must, na pewno są filmiki. Bo to też aż tak dawno nie było, to był sezon trzeci, ale dosyć szybko to zmienili. Mam na pał na kolejną pałę mam. To brzmi ciekawie tutaj tą Dianę tak złapać. Ale nie mam reczkę i to wiedzą, ale to mało kulna ma ta reczka teraz. No bo Donka jeszcze nie ma. No ja bez reczki tutaj chciałem sobie dofarmić tylko, Leonko. Możemy Barona zrobić chyba jak w stanie, jak ja będę mieć R-kę i będą musieli się w picie bić, to oni się zesrają przecież. 80. Smok, no. Ten smok akurat... Na fieldu brzmi spoko. Nie wiem, czy jest sens pushowania w ogóle. No jak Garena będzie przed sobą, to jest super, nie widzimy nic. Myślę, ona i Garena, przed sobą mam Flesha i Protobelta, żeby przeciągnąć. Tu nikogo nie ma w tym krzaczku, na pewno patrzyliście? O. O, wave'a nie ma niestety. Kusiło mnie tam skoczyć, ale no Miss Fortune już wyjaśniła. Tu jest Ward? Nie ma. No ktoś tu przyjedzie to pusznąć, nie? Tak by tu linia tutaj stała. On ma Sonię? Ma. No chyba i tak mogę to zrobić, nie? Kurde, no mocno jej biłem. Myślałem, że zdążę zaniemać, dlatego nie ignajtowałem, bo chciałem jakiegoś ignajta po Zonie jej zagrać, ale... Miałem Rabadona całego w bazie. 2500, zaczekaj, ile będzie biła z tym. Tu jest wizja. No widać potem, jak się ruszała, nie?
Dobra, to nie bije to. Wytajmuje to? Fuck, nie trafiłem, nie wytajmowałem. Idzie ta skacząca. No musiałem to za nią 100 na 100 na godzinę. Dobra no. Mastery się bawi w starego Mastery. No jak my to robimy młyn, to się raczej nie spodziewają, że my smoka zrobimy, że on robi tego barona. On go nie zrobi, nie ma leczenia w sumie, no właśnie, ma tylko Vampiric Sceptera. Ten Mastery i co tego botka raszowały, to by to zrobiły i z Ginzo, nie? No, ten to jest taki master gorszego sortu. Dobra, i ostatni przedmiot, co można zrobić? Dobry fleszek, bardzo dobry fleszek, zanim wciągnęło. Trochę gorszy, bo w stunie był. Ja już tu pędzę, koledzy moi. A jak zabiją tego? Nie, zabili tego Mastera, to jest koniec. Fajnie, że beze mnie sobie poradzili. Int! Int! Idę barona zrobić. No nie kończcie, dajcie mi full builda zrobić. No skończą niestety. No sobie to jest niebezpieczne, żeby ich ten... Czemu mi pingujecie? Chcę sobie minionki podobijać. Nie wiem, presezonowe tryhardowce jakieś straszne. No dobra, ma AP Fiddlesticks nagrany, bo obiecałem, pamiętam kiedyś, widzowi co donate'a wysłał na streamie. Dajcie lajka, jak się podobało, mi się nawet fajnie grało. Nie wiem, ten stary, ma stary Fiddlesticks był fajny, no.